Hej, z tej strony Lub, witam was bardzo serdecznie w kolejnym moim moabie komentarzu i gameplayu jednocześnie do Call of Duty Modern Warfare 2. Jak widać, jest to moab na mapce Terminal ze broni, która nazywa się Scar L. Według mnie jest to broń lepsza od ACR-a, który jest strasznie nadużywany w MW3. Chociaż ma troszeczkę większy odrzut, ale za to większe obrażenia, więc wygrywa. Tak mi się przynajmniej wydaje, na bliski kontakt z ACR-em. Tutaj jeszcze nie zdążyłem odblokować powiększonych magazynków do tej broni. No i jak widać, tutaj musiałem dużo zabójstw zdobyć z MP9, również świetnej broni zapasowej. No i jakoś tego moaba mi się udało zdobyć. Jeszcze jest ten moab taki bardziej, jest to moab bardziej taki kamperski, nieliczny kamperski moab na moim kanale. No bo jak widać, respa przeciwnicy mieli na dole i jak takie ślepe owieczki, jak widać, biegli z dołu przez te schody. Ja tutaj head glitchuję i zabijam ich po kolei. I z tego co pamiętam, to bardzo szybko wybiłem się na killstreak 15 w tym oto miejscu. No i później zaczęli rzucać jakimiś fleszami, innymi gównami, więc postanowiłem przejść się dookoła mapy. Co mi w sumie wyszło na dobre, jak sami zresztą zobaczycie. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego mam wersję angielską gry. A to dlatego, że przerzuciłem się oficjalnie na MW3 For Delta One, czyli tak jak w Modern Warfare 2, na serwery dedykowane tylko, że w MW3. A żeby w te serwery dedykowane grać, no trzeba mieć niestety angielską wersję językową gry. Na Steamie wystarczy sobie zmienić tam wersję językową na angielską i wtedy można spokojnie sobie grać. No niestety nie idzie ominąć tych cheaterów, bo tam również są cheaterzy, tak przynajmniej mi się wydaje. Ale jest ich o wiele mniej, więcej ludzi gra, jest więcej serwerów itp. itd. Zanim przejdę do króciutkiego tematu, o którym miałem dzisiaj powiedzieć w tym gameplayu, w tym komentarzu, muszę powiedzieć, a raczej wspomnieć o jeszcze paru rzeczach. Pierwsza rzecz to sam moab ze Skara. No niezbyt mi się tutaj podoba, bo jak widzicie, jest dosyć kamperski, dużo czasu spędziłem w jednym miejscu i tak dalej, dlatego postaram się na serwerach dedykowanych ubić jeszcze jednego moaba ze Skara i go wrzucę tutaj. Druga rzecz, że jest to ostatni mecz, ostatni gameplay nagrany z Kina i z systemu Lobby, czyli z MW3 z systemem Lobby, bo teraz będę grał tylko na serwerach dedykowanych i każdy mecz, jaki będę grał, będę nagrywać i takie mecze na żywo wyglądają o wiele lepiej. A dlaczego o tym mówię? Bo no jak sami widzicie, czasami na niektórych moabach moich z innych broni, gdzie na przykład jest szybsza akcja dużo, to te ruchy postaci są takie kwadratowe, takie sztuczne. Nie widać szybko strzelności broni w kinie i tak samo czasami strzelam obok przeciwnika zamiast w niego. Co jest właśnie dosyć mnie irytuje, nie lubię takiego czegoś, dlatego teraz każdy moab będzie nagrywany na żywo. I taki moab wygląda według mnie o wiele lepiej. Już na serwerach dedykowanych ubiłem dla was parę ciekawych moabów. Nie będę mówić z jakich broni i tak dalej, ale no dosyć się namęczyłem nad niektórymi. No i myślę, że to wszystko, co chciałem powiedzieć w tej sprawie. I teraz przejdźmy do tematu, o którym miałem dzisiaj powiedzieć. Parę osób pisało mi prywatne wiadomości i komentarze z prośbą o jakieś porady co do wbijania moabów. No tutaj nie powiem się jakoś obszernie na ten temat, bo już wszystko zostało wspomniane przez innych komentatorów. Może linki do ich filmów, na których ja sam się uczyłem grać w koda MW3, podam w opisie tego filmu. A ja wspomnę o takich moich spostrzeżeniach co właśnie do wbijania moabów, co jest dla mnie ważne. I na co zwracam uwagę podczas gry, żeby po prostu tego moaba jakoś mi się udało wbić. No więc według mnie czynnik psychiczny, czyli to co mamy w głowie przed grą, podczas gry, jest chyba najważniejszą rzeczą. Tutaj uwaga, boom, moab, yeah. Więc ten czynnik psychiczny jest najważniejszą rzeczą w grze. I według mnie ma coś koło 90-95% udziału we wbijaniu moaba. I to czy mamy dobry humor tego dnia, czy czujemy się pewnie w grze i tak dalej, ma ogromny wpływ, przynajmniej u mnie tak jest. No i często po prostu nie umiem wbić moaba z tegoż to powodu, na przykład, że albo się zdenerwuję, albo po prostu mam zły dzień, mam zły humor, nie czuję się pewnie w grze z jakąś na przykład bronią.
i tak dalej. To naprawdę wiele rzeczy to ma wpływ na to. No i ważne jest właśnie też, żeby kiedy mamy już jakiś tam streak, kill streak 15, 18, żeby nie wpadać w panikę, bo wtedy przez jakąś tam chwilę myślimy naprawdę intensywnie i tak dalej i nam to pomaga, ale później jest taki moment, którego sami nie zauważamy, że po prostu tracimy koncentrację i wtedy najczęściej giniemy w jakiś banalnie głupi sposób. I tutaj właśnie widać, mój styl gry w tym momencie się zmienił, no i zmieniły się też statystyki. Popatrzcie, teraz biję moaba, po moabie jestem taki bardziej wyluzowany, no i przez to grałem gorzej. Nie skupiałem się tak bardzo na grze i dlatego częściej ginąłem. Dlatego tutaj czynnik psychiczny i to, czy się stresujemy podczas wbijania moaba, jest niezwykle ważne. A to, czy tam celujemy dobrze, czy nie, również jest ważne. Również ma w wielu sytuacjach bardzo duży wpływ na to, czy wbijemy moaba, czy nie. Ale ważniejszy jest czynnik psychiczny, także to by było wszystko na ten temat. Tutaj mecz się kończy. Tutaj oczywiście jakieś tam hejty na mnie lecą, ale to jak zwykle mnie nie obchodzi. Także hejtami się również nie przejmujcie. Wynik to 51 na 7. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, fajnie by było, gdybyście dali lajka. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych moabach, gameplayach. No i cześć!